czego pani oczekuje od rządu? No właśnie, odpowiedź słyszę. Uważam, państwa, że jako nie. rządzący, czyli biznes, jak pan wskazuje, biznes, biznes koncernów tak, chemicznych, które przemianowały się na biotechnologiczne. Bez wiedzy, albo z ukrywaną wiedzą o szerszym kontekście. Tutaj naukowcy, profesorowie wypowiadają się, pewnie co drugie słowo w ogóle do was nie dociera, bo tego nie rozumiecie, ta terminologia jest wam obca. Więc jako ja, prosty człowiek, powiem wam również bardzo prosto. Jeżeli dzisiaj nie będziecie krzyczeć stop GMO, to jutro będziecie szczać z bólu od raka. I to jest prosta zależność. Jeżeli chcę iść do sklepu i mieć szansę wyboru, a nie będę miała tej szansy wyboru i po prostu w tym momencie jestem pół na pół. Tutaj jest GMO, a tutaj jest ekologiczne jedzenie. A nie uważacie, że powinno być odwrotnie, że ci, co wprowadzają do nas, do Polski, a tylko my na to się zgadzamy, bo inne kraje Unii Europejskiej jakoś mają, jakoś sobie poradziły. Nie uważacie, że to oni właśnie powinni manifestować? Chcemy robić eksperymenty! Chcemy wprowadzać świniorybę! Pozwólcie nam! Nie uważacie, że to powinno tak wyglądać? To my się prosimy o to, żeby móc jeść normalnie? To jest jakaś taki absurd, jakaś żenada. I wszyscy stoją, po prostu patrzą, no nie wiem, co chodzi. Dziękuję za przeważanie! Dobra, whatever. Słuchajcie, w środę klamka zapada, nie możemy na to pozwolić. I przypowiedziałam tutaj również swoich rodziców, ponieważ no przede wszystkim oni też powinni się wypowiedzieć. W końcu mnie spłodzili, w końcu dbali o mnie, w końcu robili wszystko, żebym była zdrowa i żeby to później zaprocentowało mi. No niestety mi nie zaprocentuje, ponieważ być może będę bezpłodna za 10 lat przez to cudowne jedzenie, które rząd nam tutaj pięknie serwuje na talerzu. No to może tato, powiesz coś? Drodzy państwo, powiem wam jedno tylko, bardzo takie stwierdzenie, które już mnie tkwiło w pamięci z obojga sportowych. Będąc w Stanach Zjednoczonych w latach 70. już jedliśmy jabłka tam, takie potężne jabłka. A gdzie nasze jabłonie, polskie owoce, niemodyfikowane? To temat. Ja tak podsumuję jeszcze tylko, ponieważ proszę państwa, od najmłodszych lat zawsze staraliśmy się wpajać swoim dzieciom, córce, synowi zasady zdrowego odżywiania, podkreślać jak ważne jest to, żebyśmy jedli produkty czyste, zdrowe, nasze polskie, tradycyjne, o takim wspaniałym smaku. Więc proszę państwa, utrzymujmy tą tradycję, starajmy się jeść zdrowo, jeść polskie, nasze produkty, żeby nie było tak, że wszystko smakuje jednakowo, że wszystko jest takie plastikowe.